Oglądają Państwo wiadomości telewizji Imperium. Mamy wtorek, 6 października. Życzenie minowe składamy Arturowi, Brunonowi i Fryderyce. W tym wydaniu wiadomości odgonimy czarne chmury z nadgliwickiej mariny. Powiemy o zmianach w centrum i zdolnej młodzieży z jedynki. Agnieszka Baron, zapraszam. Wiadomości zaczynamy od dobrych wieści dla kierowców. Na razie tylko piesi i cykliści, ale już jutro wszyscy uczestnicy ruchu drogowego będą mogli skorzystać z przebudowanej ulicy Zwycięstwa. Na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło, prosta droga, dwa pasy ruchu, chodniki, ale najważniejsze zmiany dokonały się pod ulicą, pod którą przechodzi tunel, część drogowej trasy średnicowej. Jutro o 6 nad ranem znikną ograniczenia dla kierowców. Przywrócona zostanie wcześniejsza organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Wyszyńskiego. Zlikwidowany zostanie buspas w ciągu Wyszyńskiego. Poza tym zostaną przywrócone dwa pasy dla skręcających w prawo do ulicy Zwycięstwa i dla jadących na wprost ulicą Wyszyńskiego. Na swoją starą trasę powrócą także autobusy linii 224, A4 i A4N. O tym, jak przebiegają prace na budowie DTS-ki, powiemy jutro. Przestępca bez uczuć w miniony piątek próbował okraść pacjentów szpitala onkologicznego. Na szczęście dzięki reakcji świadka i błyskawicznej akcji ochrony zatrzymano próbującego uciekać 37-latka, który ukradł pozostawioną w jednej z sal torbę, jak się później okazało, z zawartością odzieży i niezbędnych lekarstw. Jak informuje policja, sprawca nie był wcześniej notowany. Sprawą niedoszłego złodzieja w najbliższym czasie zajmie się sąd. Jedna z najciekawszych atrakcji miasta, Gliwicka Marina, będzie działać co najmniej rok. W dzisiejszym wydaniu Gazety Miejskiej czytamy, że udało się osiągnąć porozumienie na linii Marina a Śląskie Centrum Logistyki. Początkowo wydawało się, że ta jedyna wodna atrakcja miasta na kanale zniknie, ponieważ dzierżawca terenu, przystani, czyli Śląskie Centrum Logistyki, zaczął składować w sąsiedztwie materiały niebezpieczne, a to z kolei wyklucza prowadzenie jakiejkolwiek działalności turystycznej. W rozwiązaniu problemu pomogło miasto. Wiadomo, że marina prowadzona przez Ewę i Czesława Stebnalów będzie nas cieszyć kolejny sezon. Dziennikarzom Gazety Miejskiej udało się także dotrzeć do planów magistratu. Urzędnicy zastanawiają się nad stworzeniem godnego miejsca, do którego w niedalekiej przyszłości będzie można przenieść gliwicką przystań i chętnych wodnej przygody turystów. Za nieco ponad 2 tygodnie w Jazowi startuje kolejna, już 6. edycja Palm Jazz Festival. Jak mówią organizatorzy, festiwal to nie tylko gratka dla fanów jazzu. Na koncerty przychodzą także fani muzyki etnicznej, klasycznej, a także elektronicznej z całego kraju. Wczoraj poznaliśmy ludzi, którzy stoją za organizacją tego wydarzenia. Do tej pory, jak liczyliśmy, to przez tą scenę i przez inne sceny w Gliwicach przewinęło się ponad 300 artystów, więc jest to taka liczba, która już może świadczyć też o tym, że jesteśmy znani między innymi na świecie dzięki tym osobom, które tutaj były, widziały, co się tutaj dzieje i mam nadzieję, że tą wieść też niosą dalej. Czy zatem Palm Jazz Festival będzie dla Gliwic tym, czym jest Rawa Blues Festival dla Katowic? Ja bym nie chciał obrażać Katowic, ale ja myślę, że my sobie niedługo przeskoczymy tutaj Katowice, mimo mojego całego wsparcia dla Rawy Blues. Chciałbym, żeby tak naprawdę nasz festiwal był tak znany jak Warsaw Summer Jazz Days czy Jazz Jamboree, jeśli chodzi o sławę międzynarodową, ponieważ jeśli chodzi o Polskę, on już rzeczywiście znalazł swoje grono odbiorców i tutaj dużo ludzi przyjeżdża z całego kraju. Tu jest bardzo wielu artystów w tym roku, na których warto zwracać uwagę. To znaczy ja przynajmniej starałem się nie sprowadzać odrzutów, tylko artystów, nazwijmy to, pełną gębą. Najbardziej znanym artystą, najbardziej znanym muzykiem jest niewątpliwie Jan Garbarek, który 26 października będzie występował w Teatrze Muzycznym w Gliwicach. Na
przestrzeni miesiąca to będzie w sumie 18 koncertów. Jeden z tych koncertów odbędzie się w Gliwickim Teatrze Muzycznym, to będzie największa gwiazda festiwalu Jan Garbarek, klub razem z Triokiem Gurtu, czyli najlepszym perkusjonalistą na świecie, określanym przez wydawnictwa. Dwa koncerty zaduszkowe 2 listopada odbędą się w Centrum Organizacji Kulturalnych Perełka, natomiast pozostałe imprezy odbędą się w miejscu na rynku, to jest Centrum Kultury Jazowia, miejsce znane miłośnikom jazzu i nie tylko, bo te formy się tutaj rozszerzają. Każdy z tych koncertów ma swój klimat, ma swoją widownię, pokazuje człowiekowi nowe horyzonty, jeśli chodzi o formę rozrywki, jeśli chodzi o formy muzyczne. I nawet osoba, która na co dzień nie słucha takiej muzyki, na pewno będzie w stanie wczuć się w tą atmosferę. I każdy taki koncert wprowadza tak naprawdę człowieka w bardzo dobry nastrój. Jeśli, zwłaszcza, że idzie jesień, to zdecydowanie polecam. To jedno chyba z najlepszych możliwych form spędzenia czasu, jeśli chodzi o wieczory. Aż 3 uczniów Gliwickiego I Liceum Ogólnokształcącego otrzymało stypendia Marszałka Województwa Śląskiego dla szczególnie uzdolnionej młodzieży. Wśród 30 stypendystów z całego województwa znaleźli się Maciej Janus, Jakub Wiaterek oraz Michał Gala. To ogromne wyróżnienie dla szkoły i wszyscy, całe środowisko szkolne, nauczyciele, uczniowie, również pracownicy administracji, jesteśmy wszyscy dumni, w szczególności, że stypendia też zdarzają się bardzo rzadko, tylko 30 uczniów z całego województwa śląskiego takiego honoru w tym roku doznało. My jesteśmy jedynymi z Gliwic. Michał jest osobą już znaną w Gliwicach, w szczególności wszelkiego rodzaju olimpiad, w szczególności jeśli chodzi o przedmioty matematyczno-fizyczne. Jest to uczeń, który zdobył srebrny medal na olimpiadzie w Baku. Wygrał w tym roku, obecnie jest najlepszym chemikiem wśród licealistów w Polsce. Wiele uniwersytetów polskich, warszawski, ubiegają się, żeby Michał stał się ich studentem. Będę aplikował do Wielkiej Brytanii, już będę niedługo wysyłał na dniach moje podanie tam, no i do Stanów Zjednoczonych, a także w ciągu wakacji już do Polski po wynikach matur. A jeżeli chodzi o kierunki, no to podejrzewam, że związane z chemią albo ogólnie naukami przyrodniczymi. Jeśli chodzi o Maćka, Maciek bardzo duże zainteresowania matematyczne, pracuje od samego początku, jak przyszedł po gimnazjum numer 3, pracuje z nauczycielami, bierze udział w wszelkich rodzajów konkursów z wielkimi osiągnięciami. To byliśmy drużynowo 2 miejsce w ogólnopolskim konkursie matematycznym Matando. Także drużynowo 3 miejsce w konkursie fizycznym Fizyczne Ścieżki organizowanym przez Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Oprócz tego byłem też finalistą Śląskiego Konkursu Matematycznego i 1 miejsce zdobyliśmy także jako szkoła w konkursie matematycznym Pogranicza Śląsko-Opolskiego. Jakub również posiada swoją wiedzę nie tylko w szkole, w olimpiadach, ale również realizuje program indywidualny w Katowicach, w pałacu młodzieży. I nawet specjalnie dla Jakuba żeśmy plan dopasowywali tak, żeby w czwartki mógł całe popołudnia spędzać i rozwijać swoje pasje w Katowicach. Zadania, jakie są na tych konkursach, znacznie odbiegają od takich zadań, które się rozwiązuje w szkole i są znacznie trudniejsze. Prywatnie są bardzo fajni, nie są to absolutnie tacy, nie są to kujoni, bo moglibyśmy sobie tak wyobrazić. Są to bardzo fajni, bardzo fajne osoby, bardzo lubiane w środowisku, również dużo pomagają uczniom i biorą udział w różnego rodzaju imprezach i prywatkach. Lubię jeździć na rowerze, lubię pływać, a też lubię zwiedzać na przykład europejskie miasta. To tak może nie poza lekcjami, ale jak gdzieś wyjeżdżam za granicę, to bardzo lubię zwiedzać. Uprawiam wiele sportów. No, najczęściej jeżdżę na rowerze po górach, to mi sprawia największą radość i mogę się od wszystkiego oderwać. Bardzo lubię operę, w wolnym czasie głównie dyskutuję o historii, bo o niej czytam. Nie lubię szkolnego wymiaru tych przedmiotów, przeciwieństwie na przykład do tych przyrodniczych czy ścisłych, ale jeżeli chodzi o życie prywatne, to bardzo się tym właśnie interesuję. Zdobywanie stypendiów popłaca. Jaka to jest kwota konkretnie w ich przypadku? W ich przypadku stypendium pana marszałka województwa śląskiego to jest fajna kwota. Oni otrzymują od października do czerwca nieopodatkowaną kwotę w wysokości 380 zł miesięcznie, czyli w sumie to daje około 3,5 tysiąca zł.
To wszystko na dzisiaj. Przypominam, że wyniki naszej codziennej pracy można śledzić w sieci kablowej Imperium Telekom i za pośrednictwem internetu. Nasz wirtualny adres to tvimperium.pl. Kolejna garść aktualności z Gliwic już jutro o tej samej porze. Zapraszam.